into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember. Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w pierwszym wrześniowym vlogu na moim kanale. Miło mi bardzo was tu witać, miło mi bardzo was tu gościć. Zrobimy sobie pierwszy make-up, nie chcę powiedzieć jesienny, ale chciałabym jeszcze na wstępie powiedzieć, że zdecydowana większość z was, dobra, nie było ani jednej osoby, która by nie chciała, więc zdecydowana większość z was chciała jesień z MAC. Więc kochani, skoro chcecie jesień z MAC, zapraszam was serdecznie do takich filmów i już wam mówię, na czym one będą polegać. Ale zanim to powiem wam, na co ja od was liczę. Liczę na wsparcie od was i na waszą aktywność pod moimi filmami. Oczywiście osoby, które nie obserwują mojego kanału, zachęcam do subskrypcji, dlatego że wtedy po prostu, wiecie, będziecie na bieżąco z moim kanałem i oczywiście też z moimi filmami. Możecie mnie też znaleźć na Instagramie o nazwie myegg1. No bo tam, wiecie, pojawiam się częściej, czasami te treści się powielają, ale rzadko kiedy jakoś tak, wiecie, jeden do jednego się powtarzają. Także kochani, rozpoczynamy jesień i mimo tego, że jeszcze tego nie widać, że jeszcze upał nie zelżał, to trochę już kurz po tym lecie opada. Gdzieś tam już, wiecie, i te noce są chłodniejsze, i poranki bardziej rześkie, pomimo tego, że w ciągu dnia no są jeszcze upały, nie ma co się czarować. To chciałam wam powiedzieć, że też na początku, na czym będzie polegać jesień z MAC, to właśnie na początku chciałam wam powiedzieć, że ja nie będę tutaj czarować rzeczywistości. Powiedziałam wam, że dla mnie we wrześniu zaczyna się jesień, ale nie będę udawać, że jak jest 30 stopni, to wiecie, leżę pod kocykiem i odpalam świeczkę. Nie, dla mnie po prostu zaczęła się jesień i ja się już mogę, wiecie, do niej nastrajać, przygotowywać i już nie dostanę od was po nosie za to, że mówię o jesieni. O, tak właśnie kojarzę ten czas, więc... No dopóki są upały, to będziemy się do tej jesieni mentalnie przygotowywać. Więc podczas jesieni z MAC nie zakrzywiamy rzeczywistości. Staramy się skupiać na pozytywnych emocjach, ale to też nie jest tak, że wypieramy te negatywne, bo te negatywne być muszą. I ja tutaj raz na jakiś czas, jeśli oczywiście się takie będą pojawiały, oby jak najmniej, będę poruszać też takie życiowe tematy, będzie dużo meal prepów. Będzie w ogóle dużo gotowania, bo mówiłam wam wielokrotnie, że chcę się na tym skupić. Zresztą ostatnie tygodnie też mogłyście to obserwować, że gdzieś tam tego gotowania było więcej niż w takie klasyczne, typowe wakacje. No i tak, a teraz co do częstotliwości filmów. Tutaj, kochani, powiem wprost. Filmy będą pojawiać się częściej. Jak często? Nie wiem, zależy jak się życie potoczy. Na pewno klasycznie filmy pojawiają się poniedziałki, środy i soboty. Natomiast gdzieś tam będę wam stawiać jakieś takie niespodzianki, o których będę starała się was informować na Instagramie. Więc jeśli mnie tam jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie, bo gdzieś tam to wszystko się ze sobą łączy, że dzięki Instagramowi możecie być ze mną na bieżąco na YouTubie, co tam się pojawia. I teraz ja mam do was takie pytanie, dlatego że ja regularnie was o to pytam z tego powodu, że mogło wam się zmienić. Więc kochani, zapytam tak szczerze, tak wprost. Dajcie mi znać, kiedy wy oglądacie YouTube'a. To znaczy, czy publikować filmy rano do porannej kawki, czy publikować filmy, przypuśćmy, 17, 18, tak jak wiecie, wrócicie z pracy, trochę się oporządzicie ze swoimi obowiązkami i na przykład siądziecie z popołudniową herbatką pod kocykiem i wtedy oglądacie mój film. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, kiedy, jaką godzinę publikacji wolicie? Czy 6 rano, czy przypuśćmy ta, no nie wiem, 17. Czekam na was, bo tutaj wy macie prawo głosu, wszystko zależy od was. Więc to tyle tytułem wstępu. Robimy razem pierwszy wrześniowy make-up. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że... tak, przeczesuję tym do brwi włosy, bo mi wystają, bo mam, wiecie, świeżo myte. Że co chciałam powiedzieć...
Widzicie, zagadaliście mnie. A, już wiem. Że, kochani, film z podsumowaniem lata, czyli to moje, wiecie, takie co pora roku film podsumowanie lata i plany na jesień. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać w tym tygodniu, więc trzymajcie mocno kciuki, bo przyznam szczerze, że nie wiem, jak będzie. Nie wiem po prostu, czy się wyrobię, bo mam trochę obowiązków. Natomiast takowy film na pewno pojawi się w pierwszej połowie września. Ja już o to zadbam, bo oczywiście planów trochę na wrzesień, jak i na jesień mam. I nie będę tutaj teraz o nich mówić i nie będę Was tutaj o to pytać. Ponieważ, tak jak mówię, no, większość ludzi jeszcze jesieni nie odczuwa, bo to Megusia sobie we wrześniu mówi, że jest jesień. Natomiast ja chciałam Was zapytać, żebyście się ze mną podzielili swoimi wrażeniami, swoimi odczuciami, może nastawieniem. Jakie macie odczucia, jakie macie właśnie uczucia co do zbliżającej się jesieni? Czy się cieszycie? Czy macie już może dość lata? Czy macie niedosyt lata? Czy nie wiem, czy nadchodząca jesień Was przytłacza, czy cieszy. Ja powiem szczerze, jak to wygląda u mnie. Co roku czekam na jesień. Tak w tym roku też czekałam, a z drugiej strony mam wrażenie, że trochę mniej, że gdzieś tam nie nasyciłam się tym latem, ale jesień cieszy, więc czy tak, u mnie, kochani, jest dobrze. Więc mam nadzieję, że u Was również. Zapraszam Was serdecznie na film. Make-up, no jak zwykle mój, niezbyt skomplikowany. Włosy, proszę, już mogę rozpuścić, jest make-up. Dzień dobry, raz jeszcze witam Was serdecznie w pierwszym wrześniowym vlogu. Zapraszam. Przyszłam powiedzieć, co będę robić w dzisiejszym filmie i Wam nie powiedziałam, natomiast zrobiłam z Wami make-up. Oczywiście, to się nigdy nie zmieni. W każdym razie, kochani, dzisiaj będziemy robić meal prepa. Będziemy robić dwa dania. Jedno już, myślę, że jednego to już macie dość, mimo tego, że pewnie większość z Was go nawet nie jadła. Otóż będziemy, kochani, robić kokosową kaszę jaglaną z prażonymi jabłkami i ze skyrem. Zaskoczeni, nie? A druga rzecz, wiecie co, będziemy próbować, dlatego że my jedliśmy już kiedyś to danie, natomiast no nie w formie meal prepa, będziemy robić takie bardzo osławione danie na imprezy i nie jest to chlebek rwany z Thermomixa i to będzie burger XXL. Troszeczkę sobie pozmieniamy, będę Wam mówić w trakcie, natomiast on jest na 8 porcji, czyli na 4 dni jedzenia. Natomiast nie wiemy do końca, jak to się tam, wiecie, przechowa w lodówce, jak będziemy później to odgrzewać, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. A do tego burgera zrobię sałatkę kolesław, dlatego że mamy kapustę jeszcze z ostatniego meal prepa, tylko troszeczkę ją odchudzę. Też będę Wam mówić w trakcie. Nie ma czasu do stracenia, kochani. Zabieramy się za burgera, włączam Thermomixa i pokażę Wam, który to jest dokładnie przepis, chociaż obstawiam, że większość z Was go zna doskonale. Kochani, tak wyglądają te przepisy. Burger XXL i kolesław. I zaraz będę Wam mówić, co robię. Natomiast otwieram już przepis na burgera. Wiecie co? Jego wykonanie trochę zajmuje. No ale wiecie, to jest przepis na 4 dni i ostatnio ja to praktykuję, ponieważ no potrzebuję, wiecie, dużo czasu na montaż, to zdecydowanie dzięki tym meal prepom bardzo, bardzo oszczędzam czas. Także zabieram się za gotowanie. Nasza zmiana jest taka, że nie dajemy mięsa wieprzowo-wołowego, dajemy tylko czystą wołowinę do naszego burgerka. We'll be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. So fast, maybe we got too high. Yeah, I do remember tears on the laughter.
dobrze, kochani, burger XXL gotowy, Kolesław gotowy. Zobaczcie, ja już tutaj nałożyłam go do takich, no powiedzmy, miseczek. I tego Kolesława wychodzi tyle mniej więcej, więc powiedzmy, że mam nadzieję, że wystarczy do tego burgera, a jak nie, nie ma problemu. Jeszcze kapusta jest, więc po prostu ponowię dokładnie ten sam przepis i już Wam mówię, co miałam na myśli, mówiąc, że ja robię troszeczkę odchudzoną wersję. Otóż majonezu daję pół na pół z jogurtem, nie tak jak jest w przepisie. I słuchajcie, tu idzie dużo cukru i dużo miodu. Ja po prostu daję łyżkę miodu i jest wystarczająco, nie daję w ogóle cukru. Także tak wygląda. Teraz burger musi odpocząć 10 minut i będę go kroić. Od razu przekroję go na pół, żebyśmy, wiecie, mniej więcej wiedzieli, jak to jest, jeśli chodzi o porcje. No i będziemy zajadać, a przyznam szczerze, że już jesteśmy trochę głodni. Trochę z nim schodzi, ale mam nadzieję, że warto. Jeśli się będzie dobrze przechowywał, to na pewno też będziemy regularnie wykonywać ten przepis. Życie, kochani, wygląda tak, że tu jest Leszek, Krzysiek dzisiaj z nim był na spacerze. Ja mam kawę w kubku z Nicy i w jednym uważam z najpiękniejszych, jakie mam. Właśnie dzisiaj wylosowałam Nicę. Nie wiem, czy widzicie. Siedzę przed komputerem, bo wiecie co, próbuję Wam wgrać film i mam problem. Przetwarza mi, YouTube mi go przetwarza do, w sensie, przesyła się ileś procent i powyżej tych 12%, słuchajcie, nie idzie i to już kilka godzin tak trwa. Nie wiem, o co chodzi, czy jest jakiś błąd YouTube'a. Ostatnio mamy trochę problemy z internetem. Ja mam problemy z internetem. Nie ukrywam, że to jest bardzo irytujące i bardzo przeszkadzające i bardzo utrudniające, jeśli chodzi o częstsze publikacje. Dobra, widzę, że chyba coś ruszyło. Mam nadzieję, że to pójdzie, bo bardzo zależy mi na tym, żeby, wiecie, filmy były regularnie. Teraz one nie pojawiają się z dużym opóźnieniem. Zresztą moim zdaniem nigdy nie pojawiały się z nie wiadomo jakim opóźnieniem. No mam nadzieję, że to, wiecie, jakoś pójdzie i zabieram się za odpisywanie na Wasze komentarze właśnie do kawy. Później zrobię kolację, czyli zrobię meal prepa z kaszą jaglaną, tak jak zresztą Wam mówiłam, i muszę jeszcze z Krzysztofem przedyskutować. Krzysztof, bo tak sobie pomyślałam, że mogę zrobić meal prepa z kaszy jaglanej na 3 dni. Tak, jak się umawialiśmy, ale możemy ją zacząć jeść od jutra, a dzisiaj na kolację mogłabym zrobić racuchy. Racuchy wygrały. Także jeszcze trochę mnie gotowania, kochani, czeka, ale jeszcze trzeba opróżnić i załadować na nowo zmywarkę i będziemy działać dalej. Tylko jeśli chodzi o racuchy, dzisiaj wypróbuję taką wersję bez Thermomixa, też na maślance, bo mam jeszcze maślankę, dodam jajka, dodam mąkę i spróbuję zrobić tak, że odczekam trochę, aż mi to tam bardziej się spulchni, bez ubijania białek, żeby, wiecie, to był bardziej taki codzienny przepis na jedno śniadanie, nie taka kupa, tak jak ostatnio robiłam, chociaż bardzo nam smakowały i nie narzekaliśmy na ilości. No i właśnie zrobię tą kaszę jaglaną i chciałabym dzisiaj zrobić jakąkolwiek aktywność fizyczną, dlatego że Krzysiek był z Mariuszem. Nie wiem, czy uda mi się zrobić trening z Moniką, bo jeszcze trochę bark mój mówi, że raczej nie, więc może po prostu odkurzę bieżnię, bo bieżnia tutaj stoi właśnie dla takich momentów, że kiedy nam się nie chce albo kiedy nie mamy czasu, to chociaż na pół godziny na bieżnię wskoczyć i będzie koniec dnia, więc nie poszaleję dzisiaj za bardzo, ale powiem Wam w ogóle tak, po co mi meal prepy? Wiecie co, jest... Wiecie, że ja kocham meal prepy, wiecie, że ja kocham gotować na kilka dni i gdzieś tam tego roku latem to zaginęło. I moim zdaniem to jest naturalne, też nie ma co się cisnąć, że o Boże, tylko meal prepy i nic więcej. W ogóle, co to znaczy meal prep? To jest przygotowywanie posiłków w domyśle na dni kolejne. Może być też przygotowywanie takich, wiecie, półproduktów, jakiejś bazy, typu gotowanie kaszy, żeby później dodać do tego warzywa, czy krojenie warzyw. U mnie meal prepy zazwyczaj wyglądały i nadal wyglądają tak, że ja robię gotowe dania.
Czasami też mrożę. Wiem, że są osoby, którym przeszkadza mrożenie, takie, którym nie przeszkadza. Są osoby, które mogą jeść codziennie to samo, tak jak my. Są osoby, które muszą mieć świeżo ugotowane. Na szczęście my tutaj z Krzysztofem mamy podobnie. Nie przeszkadzają nam i mrożone, pełne dania. Nie przeszkadza nam jedzenie tego samego przez kilka dni, czasami i tygodni, albo i miesięcy, bo i tak bywało. Ten, kto ze mną jest dłużej, to doskonale o tym wie. Na przykład omlet. Więc to są dla mnie meal prepy i teraz powiem Wam tak, po co mi meal prepy? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że dzięki temu, że mam przygotowane posiłki, nie podjadam, trzymam się tego, co mam przygotowane, wybieram zawsze posiłki, na które czekam, które sprawiają mi radość. To nie jest coś, co jest takie ujdzie. Jak nie mam pewności i to jest jakiś nowy przepis, czyli moja nowa interpretacja i wiecie, improwizacja, to faktycznie są to zazwyczaj posiłki na dzisiaj i na jutro, jakby coś nie wyszło. Natomiast jeśli to są posiłki, które my znamy, które lubimy, na które faktycznie czekamy, to zazwyczaj właśnie robię je w większych porcjach, tak jak możecie właśnie widzieć dzisiejszego burgera, czy ostatnio te, wiecie, takie kurczaki w cieście, czy nudle, czy tajskie, czy green curry, czy spaghetti, czy lasagna. To są rzeczy dla nas takie sprawdzone, które faktycznie lubimy, które nam się nie nudzą. I właśnie je robię na 3 dni co najmniej. No widzieliście dzisiaj, burger był na dzisiaj i mamy jeszcze na 3 dni, więc to jest super opcja. Kaszę jaglaną robię zazwyczaj na 3 porcje. Mogłabym zrobić na więcej, ale trochę się obawiam, jakby się to przechowywało razem z tymi uduszonymi jabłkami, więc robię po prostu na 3 dni. I co mi dają meal prepy? Nie podjadam. Meal prepy, moim zdaniem, jeśli się ich dobrze trzymamy i dobrze je rozplanujemy, to jest oszczędność. Dlatego, że nie latamy codziennie do sklepu, bo brakuje nam jakichś składników, tylko faktycznie wykorzystujemy to, co jest w lodówce. Ja, słuchajcie, mówiłam Wam w poprzednim vlogu, tego burgera, którego robiłam dzisiaj, no to ja nie musiałam dokupić wiele składników. My kupiliśmy drożdże, kupiliśmy chyba cebulę, kupiliśmy mięso i boczek i to tyle. Reszta składników była w domu albo w lodówce, albo w zamrażarce i dzięki tym meal prepom tak dopasowanym do tego, co mamy w domu, to dzięki temu, wiecie, nie marnujemy żywności, zużywamy to, no i później mamy fajny posiłek. Meal prepy przede wszystkim dla mnie, szczerze też Wam powiem, to jest ogromna oszczędność czasu, szczególnie właśnie wtedy, kiedy mam dużo montażu, kiedy na przykład przychodzi jesień z Meg, kiedy będzie więcej filmów, czy kiedy są tygodnie z Meg, gdzie ja naprawdę faktycznie zajmuję się tym montażem i ja potrzebuję dodatkowej godziny, 2 minimum zazwyczaj. Więc to jest dla mnie ogromna oszczędność czasu, bo dzięki temu, że ja poświęciłam i jeszcze poświęcę, dobra, łącznie poświęcę na to powiedzmy dzisiaj, no nie wiem, 2 godziny, bo 3 to na pewno nie, powiedzmy, dobra, 2,5 godziny, to ja, słuchajcie, kolejne dni mam luz z gotowaniem, muszę zrobić tylko śniadanie, ale śniadanie to u mnie zawsze szybka akcja i ja na ten moment, jeśli chodzi o śniadania, to lubię jeść różne rzeczy, więc dzięki temu, że mam meal prepy, to mamy jesień z Meg, kochani. Jeszcze wiecie, co mi dają meal prepy? Takie poczucie bezpieczeństwa, że mam, o Jezu, nie mam co jeść. Dzięki meal prepom nie zamawiamy jedzenia w ogóle, bo jeśli mamy zrobione dobre jedzenie, takie właśnie, które nas cieszy, na które czekamy, to o czym mówiłam Wam wcześniej, to nas nie korci do zamawiania jedzenia, szczególnie, że zazwyczaj to zamawiane jedzenie, choćby moim zdaniem, ja mam takie zdanie, Wy możecie oczywiście mieć swoje, przez to, że jest zamawiane, przez to, że jest pakowane, zawsze traci na jakości i zawsze traci na wartości. Pizza niekiedy jest przewrócona, niekiedy jest zaparzona, niekiedy po prostu podchodzi wodą, burgery albo wysychają, albo są właśnie takie wodniste, rozwalone, rozwalające się. Więc ja też zauważyłam, że jak my mamy meal prepy, to nie zamawiamy jedzenia i raz na jakiś czas właśnie wychodzimy do restauracji pocelebrować jedzenie inne niż mamy w domu. Więc ja ogólnie meal prepy uwielbiam. Tak jak mówiłam, no latem gdzieś to trochę zaginęło, to się rozmyło. I tak jest, bo od tego jest lato i czasami, wiecie, jak są jakieś różne życiowe perturbacje, to człowiek, nie chcę powiedzieć, nie dba o to, ale nie chce sobie dokładać kolejnej roboty i ramu zagracać gdzieś tam planowaniem tych posiłków, gdzie w ogólnym rozrachunku to i tak jest właśnie oszczędność czasowa. Ale no ja uwielbiam meal prepy i widzę, że Wy też je lubicie na moim kanale, jest mi w ogóle mega miło.
że tak miło je odbieracie. I wiecie co, ja jestem ciekawa, jakie są Wasze takie przepisy, do których co jakiś czas regularnie wracacie, właśnie jak macie zrobić ich więcej, większą ilość dań, na większą ilość dni, to jakie to są u Was przepisy? No u mnie, tak jak powiedziałam, na pewno to jest green curry, na pewno to jest ta lasagna ze szpinakiem, którą pokazywałam Wam ostatnio, na pewno to jest spaghetti z indykiem i z pomidorami, właśnie jakieś takie nudle, coś takiego chińskie lub tajskie w ten deseń, to wiecie, to ja często z Wami to robię, przy Was to robię. No teraz ta kasza jaglana to nam się tutaj szturmem jakoś wbiła. Kiedyś robiłam jaglanki w Thermomixie na kilka porcji. Tak, więc to jest to, co mi przychodzi do głowy. Na pewno tych, wiecie, przepisów jest więcej, ale to teraz tak mówię z marszu, więc koniecznie dajcie znać, co to jest u Was. O Jezu, ty jesteś zmęczony, miejsca sobie nie może znaleźć. A ja, kochani, dobra, już teraz serio, łyk kawy. Widzę, że te filmy powoli, ale się wrzucają, więc super. Lecę odpisywać na Wasze komentarze. Obiecałam sobie, że wiecie, że nie będę, że będę częściej siadać na krócej, bo wtedy nie mam takich zaległości i tak bardzo mnie to nie przytłacza, wiecie? I staram się faktycznie to kultywować. Trochę czasu na montaż, ale też trochę czasu od razu na odpisywanie na komentarze, także lecę. Nagadałam się, później jeszcze sobie pogotujemy. Myślę, co z tą aktywnością fizyczną dzisiaj, bo jeszcze przydałoby mi się wyskoczyć z domu, załatwić jedną rzecz. Patrzę na godzinę. No nie wiem, nie wiem, czy mi to dzisiaj wyjdzie, może jutro, ale... Tak, ale tak, no. Tak wygląda życie. Słuchajcie, jeśli chodzi o jesień z Meg, to będzie naprawdę bardzo domowe życie. Zdradzę Wam tutaj tylko w sekrecie, tylko w pierwszym odcinku, że w listopadzie będzie wyjazd. Natomiast, no tak, wrzesień i październik to naprawdę będzie taki domowy, taki bardzo, bardzo chillowy czas, takie ogarnianie, ale z drugiej strony rozkoszowanie się tym, taką codziennością. Ja też Wam o tym kiedyś mówiłam i nawet niedawno we vlogu poruszałam ten temat, że... Bo ja dostaję, wiecie, takie pytania, jak Ty jesteś zmotywowana, dlaczego Tobie się chce? Po pierwsze, to ja kocham życie, kocham każdy dzień i staram się zrobić tak, żeby on był troszeczkę inny od poprzedniego, żeby miał, wiecie, jakąś nutkę magii przy uwzględnieniu codziennych obowiązków. I ja już Wam o tym mówiłam, że, wiecie, nie zawsze jest tak, że chce mi się stać i gotować, jak na przykład nie mam czasu, ale słuchajcie, jak mam czas, jak mogę sobie zaplanować, jak mogę zrobić pyszne danie, jak mam wszystkie składniki, to ja naprawdę lubię wygospodarować sobie te, tak jak wcześniej powiedziałam, 2 czy 3 godziny w ciągu dnia, żeby na kilka dni przygotować pyszne, pożywne, w miarę zbilansowane i w miarę zdrowe posiłki. I to jest właśnie takie, że wiecie, wszystko, może nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od naszego podejścia, czy ze sprzątaniem, czy z gotowaniem, czy właśnie z taką codziennością. Ja też od początku mojego kanału Wam to powtarzam, a dużo wcześniej powtarzałam moim bliskim, że jeśli małe rzeczy Cię nie cieszą, duże rzeczy też Cię nie będą cieszyć, bo można płakać w domku na Malediwach. Koniec, kropka. Więc ja staram się właśnie z takiej małej codzienności cokolwiek wyciągnąć, i też będę starała się jakkolwiek przemycić to Wam właśnie tą jesienią z Meg, gdzie, wiecie, latem to jest proste, świeci słońce, dni są długie, tu jakieś drineczki, tu imprezki, tu rowerek, tu spacerek. No myślę, że jesienią, jeśli ktoś na przykład za jesienią nie przepada, no to już może być trudniejsze, ale od tego macie mnie, ja będę jesienią. Także tak, dobra, już teraz nie zagadujcie mnie, bo widzicie, co Wy robicie. Idę do tych komentarzy i widzimy się później. Ja już sobie ogarnęłam blat i przygotowałam w miarę wszystkie naczynia. I tak, zaczniemy od tego, że Krzysiek musiał skoczyć do żabki po kaszę jaglaną, bo zostały mi tylko 2 woreczki, a chcę zrobić na 3 dni. Więc kaszę jaglaną zaraz wrzucę sobie do garnka. W międzyczasie wybełtam to moje... Wiecie co? Ja już nie będę Wam pokazywać, jak ja robię tą kaszę jaglaną, bo mam wrażenie, że to jest ostatnio w każdym meal prepie. I pokazuję Wam praktycznie na każdych przebitkach, więc już Wam daruję. Ale mówię, że zrobię, a w międzyczasie zabełtam ciasto właśnie na racuchy z kefirem, z jajkiem, z sodą i z proszkiem. I wiecie co, jeszcze nie dodam jabłek, natomiast poczekam, żeby ono tak trochę się spulchniło z tym kefirem. Nie wiem, czy to coś da, ale zobaczymy, testujemy, więc no widzicie tutaj składniki. A jajka dodam później, jak już się zajmę ciastem i jak wstawię kaszę. And what do we get to dream?
podejście do racuchów numer 2, to już takie widzicie, śmielsze, grube jabłka pokrojone, wiem w miarę kiedy przewracać, czyli zaraz, dodałam jeszcze jak się troszeczkę podsmażyły, jabłka na górę, żeby były takie bardziej grube, tylko wiecie co, gapanie dodałam, cynamonu już do następnej partii dodałam, natomiast tutaj z tej podniety nie dodałam, ale odwracam, poczekajcie, spróbujemy to zrobić razem na wizji, co? Oh yeah! Oh yeah! Czyżbym była racuchową księżną tej jesieni? Możliwe. Trzeba by policzyć im makro, żeby móc jeść na co dzień takie cuda. Oczywiście jeśli ktoś je węglowodany, bo już byłam jakiś czas temu zaatakowana. Ja nikomu nic nie narzucam. Boże, jak to pachnie. Tutaj prażą mi się jabłka w rondelku. Tam gotuje mi się kasza, robota w rękę. Tylko patrzcie na to, Megusia chyba się wyspecjalizuje w plackach na jesień. Zobaczcie, jakie są bouncy. Widzicie to? Mam nadzieję, że nie są słodkie w środku. Byłoby dobrze. Słuchajcie, te jabłka są zupełnie inne od tych, które ostatnio były. I one, już się zobaczcie, zrobił mus. Duszę je krócej, a już po prostu są takie musowate, więc... No wiecie, teraz to muszą w tym rondelku trochę jeszcze się pogotować bez pokrywki, żeby tę wodę odparować, no bo to będzie za mokre do tej jabłonki moim zdaniem. Później na koniec dodam jeszcze cynamon. Już pochwaliłam się pierwszą partią, to druga zrobi nam psikusa. No więc tak, samo życie kochani. Te nie będą podobne do tych. Tytuł królowej plackowej ewidentnie do mnie jeszcze nie trafi, ale mam jeszcze czas. Jeśli chodzi, słuchajcie, tutaj o ten biały puch, to jest twarożek z jogurtem i z białkiem. No i tak wyglądają nasze placuszki jeszcze po jednym, dosłownie mamy na patelni. Jabłka już mi się pięknie udusiły z cynamonem. Jaglanka, w sensie kasza jaglana jest już ugotowana. Później wymieszać to tylko z mleczkiem kokosowym, przełożyć do pojemników, jak ostygnie. Jestem gotowa na... kolejne dni, jeśli chodzi o kulinaria. Teraz zabieramy się za kolację. Odsapnę chwilę, wiecie, po jedzeniu i będzie bieżnia. Zdecydowałam, że to będzie bieżnia. A na wszystkie komentarze, na ten moment oczywiście, odpisałam, jest mi niezmiernie miło, że nie mam zaległości i nie zostawiam Was długo bez odpowiedzi. Ej, dobra, powiem Wam szczerze. To były najlepsze placki, jakie ja w życiu zrobiłam. Jaram się. Z jednej strony jestem trochę na siebie zła, bo nie zapisałam konkretnych proporcji, ale pamiętam mniej więcej. Akurat fajnie się składa, bo zważyłam mąkę. To, co one mi zrobiły z podniebieniem, Boże kochane, one słuchajcie, były delikatne, były takie kremowe, też moim zdaniem przez odpowiedni rodzaj jabłka. Słuchajcie, pozwólcie, że z największą przyjemnością będę próbowała odtworzyć ten przepis i jak uda mi się go odtworzyć, to podzielę się z Wami, tak wiecie, wszystko Wam spiszę, żeby nie było. Twarożek też wyszedł przepyszny. To połychtało moje podniebienie. Teraz, kochani, gotuję wodę, zrobię sobie jakieś ziółka. Trochę ostygną, ja przetrawię i tak mniej więcej za pół godziny wskakuję na bieżnię na pół godziny. I to już będzie koniec dzisiejszego dnia. Znaczy, zostanie mi jeszcze tylko, wiecie, poporcjować jaglankę. Wszystko jest już gotowe, wszystko jest przygotowane. I wiecie, co jest fajnego? Rozmawiałam z Krzysztofem. I wiecie co? Dajcie mi znać, czy chcecie meal prepa w wykonaniu Krzysztofa. Jeśli chcecie meal prepa w wykonaniu Krzysztofa, piszecie komentarz: Krzysztof, daj mnie... daj mi meal prepa, chciałam powiedzieć, daj mi meal prepa i tak coś mi się nie zgadzało, ale dajcie znać, czy chcecie, żeby Krzysztof zrobił takiego meal prepa, bo wiecie, to nie jest tak, że tylko ja w domu gotuję, natomiast no, jeśli robię meal prep, jeśli pokazuję Wam ja swoje gotowanie, no to robię to ja. Krzysiek też gotuje, ale właśnie ze względu na te moje meal prepy, ze względu na to, na tą organizację, którą na nowo gdzieś tam wprowadzam w naszej kuchni, to głównie ostatnio gotowałam ja. Krzysiek zajmował się śniadaniami, bagietkami do śniadań i zazwyczaj właśnie robił śniadania. Natomiast jeśli zechcecie, to zrobicie Wy meal prepa z Krzyśkiem. Dajcie znać, czekam na Was w komentarzach. Nadchodzi ten czas. Dzisiaj jeszcze jest gorąco, ale to nic. A wiecie co? Wiecie, kto do mnie zawołał? Zgadnijcie. Miętka do mnie zawołała. Weźmiemy sobie z rodzinnej paczki jedną miętkę.
No i tak, cóż, nie, dobra, na ranking herbat i ziółek jeszcze przyjdzie pora, więc bye! A teraz mięteczka. Ja już rozdzieliłam kaszę jaglaną, byłam na bieżni, dogadałam się w pewnej kwestii z koleżanką, zaplanowałam w kalendarzu dokładnie jutrzejszy dzień i tak naprawdę na zakończenie tego vloga chciałam podzielić się z Wami jednym patentem, który jedna z Was mi sprzedała. Otóż mówiłam Wam w jakimś tam vlogu z Workation chyba, mówiłam Wam o SPF z Basic Lab, że ma tak gruby plastik, zobaczcie, że jak go biorę pod światło, to nie widać, ile tu jest, czy tu jest, kiedy się kończy. Jedna z Was sprzedała mi super patent i teraz zobaczcie na to. Włączam sobie, sorry, mogę Was oślepić, włączam latarkę w telefonie. Czekajcie, patrzę, gdzie tu by był dobry kadr, chodźcie. Patrzcie, mam latarkę w telefonie, a tam jakiś bilet na TGV prawdopodobnie. I zobaczcie, poczekajcie, zbieram wszystkie kosmetyki z pompką. Ja mam trochę zajoba, ale słuchajcie, patrzcie na to. Tutaj, tylko tu się świeci, nie? I myślę, no nic mi to nie mówi, ale patrzcie na to. No, i tutaj dopiero jest, znaczy tu już jest ta pompka. Więc właśnie się, kurde, dowiedziałam, że kończy mi się krem. Dla porównania, to samo opakowanie, tylko wiecie, tylko inny produkt, ciemno. Ale patrzcie dalej. Sensu Mary. Moja serum z witaminą C, jestem w połowie, też się dowiedziałam. Kremik na pryszcze, jest git. Tutaj SPF. Jego nie używałam dużo i mi się wydaje, tu jest 30 ml i wydaje mi się, że to opakowanie trochę było mylące, bo ono wygląda na 50, w sensie na 50 ml, a jest 30. I ostatnia rzecz, Rezibo. Zobaczcie, no widać, że nie używałam go dużo. Także... Jesteś genialna, kochana, która mi to powiedziałaś. Teraz przestanę żyć w błogiej lub nie nieświadomości. Jeśli nie znałeś tego patentu, to pokazuję go Wam i tym mądrym akcentem żegnam się na dzisiaj. Megusia uczy, bawi, śmieszy, inspiruje i no. Także dziękuję, kochani. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end.